Jak on się nazywa? Herty. Szkod? Tak, ale dobrze jest. Dobra, to jutro rano u Teresy. Moje uszanowanie, pani Tereso. Dzień dobry, Romek. Klopsa pani przyniosłem. No. Czeluśia kazał przypomnieć, że Adlerhorst odpływa o północy. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia, Romek. Nie śpisz? Pokaż. Ostrożnie. Nie bój się. To teraz jeszcze nie wybuch. Ktoś się o ciebie musi bać. Nakręcimy teraz nasz budnik. Nastawimy go na godzinę 8. To dobra godzina, Teresko. 8 godzina wypada przed północą. Będzie słyszała, jak zadzwoni nasz budnik. On głośno zadzwoni. Boję się. Ja też. Sind Sie hier der Taucher? Jawohl. Ich bin der dritte Mechaniker. Fertig. Fahrer. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen das Leck von der Innenseite. Macht mal Platz hier für den Mann. Das ist unser Taucher, der kommt mit uns mit. Gehen Sie los, hier auf dem Feld. Sie gehören zu dieser Formation? Gotowe. Na, wie steht's, Barnard? Sind Sie bald zu Ende? Ja, ja, gleich geht alles zu Ende. Herr Schulz, ein Funkspruch von der Hafenkommandantur. Was gibt's? In einer Stunde läuft die Adlerhorst aus. Was? Ja, die Front ist durchgebrochen. Die Russen können in jedem Moment hier sein. Helfen Sie mir, Barnard. Sie müssen sowieso mit uns noch an Bord gehen. Hallo! Das werden Sie gleich erfahren. Check, Red. Warten Sie einen Moment. Ja. Pass doch auf, Mensch! Thank you.
Barnard! Nam noc odbierze wiosenną, zanim cię ze mną rozdzieli znów śmiech. Monamur, szybki jest czas, goni szczęście, lecz szczęście jest w nas. Śpiącym gwiazdom klania się miasto, miasto miłości, bo mieszkasz w nim ty. Płynie śpiew, leci w świat, a wokół noc. Noc i wiatr, wiejny ślad, galoś bzu, o mon amour, mon amour. Serus Antoni, nie poznajesz starych znajomych? Poznaję. Mundek, pozwól na chwileczkę. A, to ty. Wróciłeś. Nie, nie wróciłem. Jeśli żartujesz, to znaczy, że wszystko jest okej. Wyglądasz całkiem całkiem. Nie dawali się, co? Mnie też przyśrubowali. Ale co tam? Śmierć frajerom. Pływam jak mogę. Mam blat, ciebie też urządzę. Zdejm okulary. Czemu? I po co ci to? Znowu podpadniesz. Teraz z chuligaństwem wojują. Żal ci go? Nic mu nie będzie. Tacy zawsze spadają na cztery łapy. Wiedziałam, że tym razem nie bardzo. O, raz mu się zdarzyło. Po co mi wchodzi na odciski? Ty jemu powiedz, że będę go bił w mordę za każdym razem, jak go spotkam. Kiedy nie ma sprawiedliwości na takich gadów. Urządzi mnie. Już raz pomógł mi się urządzić na 6 lat z wiktem i opierunkiem. Ty pamiętasz, jakie ja miałem pieniądze w tamtych czasach. Ty musisz pamiętać, bo o czym niby inny masz pamiętać. Nigdy nie pytałeś, skąd je mam. Bo niezdrowo było pytać o te rzeczy. Wtedy on, uważasz, miał taką spółdzielnię ratowniczą w Szczecinie. Grzebałem dla niego we wrakach i zawsze coś przy tym dla mnie obleciało. Był tam taki dziurawy trup, Anna Luiza, zatopiony w ostatnich dniach wojny. Staliśmy nad nim, naszą łajbą, i wyciągali, co się dało. Pech chciał, że to było na wodach zaminowanych. Cześć. Dzień dobry. No? Niedobrze, cholera. Co? Kapitanat portu kazał przerwać roboty do czasu rozminowania. I w ogóle... A kiedy rozminują? Cholera wie. A to facet czeka na te elektrody. Taka forsa. Musisz posmarować. Czekaj. Dostaliście się do tej ładowni? Bronek zakłada ładunki. Dynamitem. Chcesz mieć te elektrody dzisiaj, czy nie? Jak będę ciął tlenem, to potrwa co najmniej 3 dni. A czy ja co mówię? Jak tam, Bronek? Bo tu się szef denerwuje. Za duży ten nabój, za cholerę nie wejdzie. Oferma psia krew. Musisz go wcisnąć pod zamek. Nie bój się, sam nie wybuchnie. Czy ty nie da rady? Poczekaj, zaraz tam do ciebie zejdę. Heł. Yeah.
o niczym nie wiem. Dobra, no. Poszedł do ziemi. Ja za kratę. A ten łobuz po staremu pływa. Kryłem go wtedy. Dlaczego? Nie wiem. Dzisiaj jestem u ciebie, też nie wiem po co. Ej, głupie życie. Niech pan mówi dalej. Pan jest jedynym człowiekiem, który dobrze zna ten statek i jego uszkodzenia. Dlatego tu przyszedłem. Całe wybrzeże wie, że macie go teraz wyciągać. Szukaliśmy go prawie rok. Leży bardzo głęboko, 50 metrów. Ja wcześniej nie mogłem. Siedziałem za taką historię z wrakiem Anna Luisa. Pan zna te sprawy? Tak, konsultowałem ją jako biegły. Odsiedziałem 6 lat. Tak, też wiem. No to ja już pójdę. Dokąd? Skoro żadne pilne sprawy na was nie czekają, to siadajcie. Nie będziemy wracać do Anny Luizy. Porozmawiajmy o wraku Adlerhorsta. Bardzo nam na nim zależy. Wiecie, jaki to świetny statek. Na pewno go się opłaci wyremontować. Opłaci. To jest ogólny plan wydobycia wraku. Mówi Światowid, zakończyliśmy pompowanie warty. Wrak gotów do holowania. Odbiór. Przyjęłam. Jutro wysyłamy holownik. Jutro wysyłamy holownik. Dobrze, zrozumiałam. Macie co jeszcze? Mniej więcej nic. Do widzenia, Światowid. Do widzenia, skończony. Dzień dobry, Teresa. Już wróciłeś? Za wcześnie. Przepraszam, rzeczywiście głupio powiedziałam. Za to szczerze. Wydaje mi się, że nie ma powodu ironizować. Myślałam po prostu, że wrócisz do tamtych w Szczecinie. No przecież pisałem ci z więzienia, a i przedtem też pisałem. Pisywałaś mi, były nadzieje, więc... Były nadzieje. Nadzieje na co? Ty wybrałeś. Ja wybrałam także. A jednak były nadzieje, Tereso. Ty o tym wiesz. Po co wzajemnie utrudniać sobie życie? Ja niedługo wychodzę za mąż. Halo, Gdynia. Wołam SPG-20. Przechodzę na odbiór. Tu SPG-20. Odbiór. Mówi Herkules. Około 20 wracamy do portu. Dzień dobry, Celuśniak! Zgłaszam swoje przybycie. Do nas? Tak, Nurek jestem, Antoni Barna, to ile sobie przypominacie. Rozmaici bywają nurkowie. Są tacy, którym lekki chleb nie śmierdzi.
Chcecie powiedzieć, że tu u was lekki chleb? Dobrze wiecie, co chcę powiedzieć. Kryminalista wsiak krew. Mówią, że taki fachowiec. No wiesz, czego się gapi? Czego się drzesz? To boisz się, żeby ci konkurencji nie zrobił, no, tak? No. Panie Barnat! Dzień dobry, panie Barnat. Dzień dobry. Będziemy mieszkali razem, wie pan? Pokażę panu drogę. Chodź. Dobra. Panie szefie. Antoni! Serwus, Feluś. Góra z górą się nie zejdzie. Ale marynarz z marynarzem zawsze tanierek. Dzisiaj u nas będzie kategoria specjalna tanierek. Do roboty o koniu jeden. Niezła, co? Pomieszkamy tu sobie parę miesięcy. Gdzie będziecie spać? No nie, to wszystko jedno. A ta koja jest już zajęta. Pewnie będziemy razem pracować. We trójkę. Tak. Niezła kajuta. Lepiej nie mogłem trafić. Prawda? To jest trafa. Prawień. Barnat. Właściwie to ja was już znam. Nie przypominam sobie. Znam was, opowiadaj. Ja patrzę. Antoni stoi na pokoju, a gestapowcy do niego ze wszystkich stron. A on się śmieje. Ja i tak powiada, tę waszą łajbę zatopię razem z wami. To oni żrą tomaty. Tak, już wtedy by z nim było krucho, żeby nie ja. I co pan zrobił? Nic. Zadzwoniłem na obiad, a nie wiem. Dawaj hełm. Uwaga. Trzymaj pelerynkę mocno, dobra. Nie za ciasno? Dobra jest jak jest. Zapalicie? Nie. Wy to macie szczęście. Chciałbym być na waszym miejscu. Wy na moim miejscu. Niezły. Dlaczego? Nie ma mi czego zazdrościć. Takie szczęście to tu będzie co dzień. Dajcie hełm. Czeluśniak gotowy. Zaczęliśmy, co? A spóźniłeś się, brać. Czeluśniak już pod wodą. A no właśnie, a po to się człowiek może rozerwać. Paczek! Paczek! O! Trzymaj tam. Dobra. Skafander sprawdzony? Jest. Na pokładzie, słucham. Na wraku. Możecie opuszczać Barnata. Dobra, zaraz schodzę. Thank you.
Halo, pokład. Halo, na pokładzie. Czekaj. Słucham. Powietrza więcej. Dobra, więcej powietrza. Jadam, uważaj. Powietrza. Więcej powietrza. Dajcie powietrza. Więcej powietrza. Nie można więcej, bądź martwym. Powietrza. Dajcie powietrza. Nie można więcej, słyszycie? Rozpadzi wam skafander. Warnat. Halo, Warnat. Warnat. Czemu nie odpowiadacie? Warnat. Co wam jest? Co? Nic mi nie jest. Co? Słabo wam? No nic, zaraz przejdzie. Wejdźcie głęboko powietrza. Połamasz? Tak, jestem. Głęboko zaczynamy. Dajcie rękę. Idźcie, Warnat, do maszynowni, a ja zbadam ładownię, a? Dobra. Pokład. No, słucham. Dajcie linkę z hakiem. Trupy. Pełno to trupów. Psia krew. Orbach, dajcie mu tę linę. Czeluśniaka pewnie będzie to samo. Czeluśniak? Halo, Czeluśniak? Czeluśniak? Nie zgłasza się inżynier. Czekajcie. Halo, Palamacz. Tak, słucham. To z Czeluśniakiem. Wybrał 16 metrów przewodu i zatrzymał się. Dajcie mu sygnał. Linko raz. Nie odpowiada. Czekajcie. Halo, Barnat. Barnat, halo. Co jest? Idźcie do Czeluśniaka. Coś mu się stało, nie odpowiada. Słyszycie mnie dobrze? Słyszę. Dobra, już idę. Wybierajcie luz. O, cholera. Tu też leżą. Thank you.
na pokładzie. Znalazłem go. Dacie sobie radę? Może mam przykład grabienia? Nie trzeba. Spróbuję sam. Będzie prędzej. Uwaga, chłopaki. Ostrożnie, ostrożnie. Uwaga. Nie trzęś. Co się stało? Leż spokojnie. A co się stało? Oddychaj głęboko. Nawaliłeś, stary piracie. Pierwszy raz w życiu coś takiego. Tak, zawsze musi być ten pierwszy raz. Czasem jest to także nawet ostatni raz. Ile ty masz lat, miła łajbo? Ile? 45. No, tak napisali kiedyś w twojej fałszywej kękarcie. Ale ja nie muszę w to wierzyć. Nie wstydź się, nie jesteś przecież starą gwiazdą filmową. No, wystękaj prawdę. Bądź mężczyzną. No, 57. O, to ja rozumiem. To jest wiek. Podziękuj wobec tego Barnatowi, że cię od razu wyciągnął. Barnatowi? Nie, mnie. Ja się boję zimnej wody, a kucharz właśnie smażał kotlety. Masz, wypij. Budowlani Gdańsk pokonali Gwardię Warszawa. To nowe. Nie umiesz jeszcze tego na pamięć? Owszem, umiem. Budowlani Gdańsk pokonali Gwardię Warszawa. To nowe zwycięstwo naszej drużyny pozwala rokować je. Pana, nalejcie zupę, jak przyniosą. Tylko bez tłuszczu, dobra? Dobra. Gdynia, radio. Tęsknił się chłopak za dziewczyną. I koniecznie przysyłajcie jeszcze dwie pompy. Odbiór. Przyjęłam. Macie coś jeszcze? Odbiór. Dziękuję, to wszystko. Zaraz, zaraz. Jeszcze jedna służbowa sprawa. Halo, 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 halo. Teresa, Teresa, tu Rafał, tu Rafał. Słyszysz mnie dobrze? Słyszysz mnie dobrze? Słyszysz mnie? Chwileczkę. No. Co? Już. Tu Rafał, Teresa, Teresa. Przechodzę na odbiór. Dzień dobry, panienka, dzień dobry. Proszę pana, gdzie jest kabina radiotelegraficzna? Tu na lewo. Bardzo mi na tej rozmowie zależy. A z kim pani chciała rozmawiać? Z Antonim Barnatem. To sprawa prywatna. Jak najbardziej, zupełnie osobista. Żałuję bardzo, ale rozmowy prywatne są zabronione, tylko w nagłych wypadkach. Ależ ja tylko parę słów. Zresztą niekoniecznie osobiście. Może pani mu to przy okazji powie, dobrze? Proszę, niech pani napisze. Wiedziałam, że mnie pani nie odmówi. Pani przecież też ma narzeczonego nurka. Dziękuję. Do widzenia. Barnat, Gdynia was woła. Mnie? Barnat, słucham. Obywatel Barnat? Teresa! Czy to obywatel Barnat? Obywatel, obywatel. Od kiedy ja dla ciebie jestem obywatel? Mam dla was miłą wiadomość. Była tu przed chwilą jedna wasza znajoma i prosiła, żeby was pozdrowić i powiedzieć, że Ireczka czeka i tęskni. Słyszycie mnie dobrze? To pomyłka. Halo.
Teresa! Teresa, halo! 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 Włączyła. A co to, nie do was? Do mnie. Konwersacja w kolorach natury! Pamięć i pamięć naturalnej duszy! Wyzwania listy zawodny zaczynanego idioty! Co? Achel! Zbierajcie się do wody, czekają na was. Na rękę świnią. Ach, kubańcu. Uważaj, Piotrek. Idziemy do maszynowni. Dobra jest. Zasuwam. Halo, 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 Wachel. Wachel, gdzie jesteście? Doszliśmy do tych drzwi wodoszczelnych, dalej nie da rady. Dlaczego nie da rady? Zacięły się cholera i ani w te, ani w te. No to co? Może wam tam portiera postawić? Drzwi muszą być uszczelnione. Jakże inaczej chcesz odpompować maszynownię? A ja wam mówię, nie da rady tu wleść, no. Jak długo są pod wodą? Wachel 43 mil. Siwiec 40. Halo, Wachel. Halo. Wachel, halo. Wracajcie z powrotem. Posyłamy zmianę. Dobra, wracamy. Wybierajcie luz. Wybierać luz. Pamiętajcie, Barnard, że to jest na samym dnie statku. Wy nie ryzykujcie za wiele. Dobra, dobra. Pójdę naprzód. Dobra. O, a, są. A. Ale siedzą twardo. Nie puszczają. Cholera. Antoni. Antoni. Uwaga, uwaga, patrz, tutaj, gdzie, tutaj, patrz, na dół, pod drzwiami. Przemoc. Spróbuję jeszcze raz tak. Ale się zaparłam. Grabień, grabień! Halo, halo, grabień! Gdzie jesteście? Ciągle przed tymi cholernymi drzwiami. Nie dają się otworzyć. Jaki czas? Barna 48 minut, grabień 45. No to niech wracają. Halo, grabień! Zostawcie te drzwi i wracajcie! Czekaj, Rafał.
Spróbuję tam wleźć. Trzymam. Pośpiesz się. O, jest. Płyta z podłogi. Daj spokój jeszcze 3 dni. 3 psiachy. Nie no, właściwie 2,5. Ty jedziesz z nami, co? Jeszcze nie wiem, chyba nie. Coś nie działeś na tej łajbie. Człowiek może się przez cały tydzień jak chlizda na haczyku. A niedziela jest tylko raz na miesiąc. Zabawa będzie na medal. Jedź z nami, co się będziesz uczuł sam po mieście. Trzymaj. Teresa pytała się, czy będziesz. Teresa? A co i do tego, czy ja będę, czy nie będę? Musiałby ktoś jej nie lubić. Ej, gadasz jak szczenie. Lubi, nie lubi. Kocha, lubi, szanuje. Daj mi święty spokój. Ona zawsze mówi o tobie. Sympatię. Mówi. O mnie? Często wspomina okupację, dywersyjną robotę. Słyszę wtedy Antoni to, Antoni tamto. Albo mówi Antoś. Tak. Antoś. Antoś dywersyjny. Niezłe. Thank you.
Można panią prosić, panno Krysiu? W ostatnim tygodniu 3 razy dziennie schodziliśmy pod wodę. Dani efekt. Chodź natychmiast, bo się puścimy! Zobacz, wariacie! Patrz, jak ty wyglądasz. A ty? Nigdzie z tobą nie pójdę. Chcesz? Wygląda to, że strach ludziom pokazać. Wrzucimy do morza rybko, dobra? Dziecinko, odpię. O, przepraszam, doktorze, nie poznałem. A, to nic nie szkodzi. Jutro sam siebie nie poznasz. Nie, dopiero trzeci. Ale proszę i dla mnie. Będziemy pili razem. Zgoda? Aż do delirium. No to cyk. Ach, widzę, że jest samotny, więc pozwoliłem sobie. Daruj. Proszę bardzo. Tylko nie rozumiem, doktorze. A, nie trzeba zaraz wszystkiego rozumieć. Ja też nie rozumiem. No, pijemy. Co? Pani szef, proszę. Pani, ja dziękuję. Odpadasz? Panie szefie. Po co robić ze siebie zwierzę? Myślę, że ci to coś pomoże. Płacić. Obędzwalaj się dalej, mężczyzno. A. No. Jurek! Jurek! Do czego? Mam dla ciebie niedobrą wiadomość. Przepraszam, pana, później do chwileczkę. Mordę będziesz miał obitą. Jak się nie odczepisz od Krysi? Hmm? Cześć, Antoni. Servus. Pozwolisz. Proszę cię bardzo. Dlaczego nie patrzysz mi w oczy? Czy nie jesteś pewna siebie? Wydawało mi się, że jesteś tak pewna.
Bardzo zmokłeś. Tak. I dawniej obydwoje wiedzieliśmy, jak temu zaradzić. Sąsiadka? Wiesz, że to nie sąsiadka. Dziś zaczynamy zatapianie pontonów, więc musimy kadłub obstawić z obu stron. Tu macie rozmieszczenie. O. Razem damy 18 sztuk po 500 ton wyporności każdy. Zamocujemy je przede wszystkim na rufie wraku i na dziobie. Rozumiecie, o co chodzi. Trzeba, żeby pontony podniosły najpierw rufę, a potem dziób. Więc tak, teraz zatopimy ten ponton. Osiądzie on na dnie przy lewej burcie. Aha, uważajcie tylko, żeby nie tonął za szybko. Stopniowo otwierajcie zawory z dopływem wody. Nawalił. Zaraz, czekaj. Halo, czwarty zawór nawalił! To zamknij przedni! Przedni zawór zamknij! A tamten? Nie mogę narzekać. Tamten się przynajmniej zaziębił. Jak skończycie grabień, to wpadnijcie do mnie na chwilę. Mam dla was wiadomość. Cześć. Tak jest, lider. Patrzcie, jak mu sił przybyło. Według recept.
spodziewać się lekarza. Zaopiekuje mnie to samo, co tobie. Słusznie. Im wcześniej zławisz chorobę, tym lepiej. Dolnij sobie. Za moje i twoje zdrowie. Świetny rum. Może i ty masz resztę? Odczep się. No, a tego, co znowu gryzło. Teresę zabrali do szpitala. Co się stało? Zapalenie płuc. Jadę na ląd. No co się tak poderwalo? Wracaj do łóżka. Zapalenie płuc to teraz mięta. Mięta, żebyś tak zdrów był. Parę zastrzyków penicyliny i część pokrzyków. Teraz najgorsza choroba to katar. Na to nie ma lekarstwa. Gdybyś miał w nocy po zastrzykach, ale jak ją przywieźli, o Bożym świecie nie wiedziała. Ciągle tylko pana wołała. Nie, ten nie będzie dobry. No cóż, młoda, zakochana i 40 stopni gorączki. Coś się jej przywidziało, że pan o niej zapomniał, że pan od niej odjechał. No, ale musi pan być szczęśliwy. Z pewnością nikogo tak w życiu nie kochała jak pana. Och, to było wzruszające. Nic tylko Antoni i Antoni. Więc ja zaraz tej samej nocy zaczęłam się o pana dowiadywać. Bo pan wie, że ona tu pracowała, u nas, w tym szpitalu. I jedna z pielęgniarek sobie przypomniała, że pan jest nurkiem. No, niechże się pan nie martwi. Za 2 tygodnie narzeczona będzie zdrowa, a do wesela obydwoje o tym zapomnicie. Do wesela? Pójdę zobaczyć, czy nie śpi. Nie śpi, Tereska? Mam dla pani niespodziankę. Chwileczkę. Proszę pana, proszę pana! Był tu pani narzeczony, ale to jakiś dziwny człowiek. Rafał? Rafał? Jaki znów tam Rafał? Antoni. Antoni tu był? No tak. Antoni Grabień. Co pani, panu Teresko? Niedobrze? Rafał, co z Teresą? Obuchłeś? Pytam, co z Teresą. Tobie nie mam nic do powiedzenia. Ostatnie wiadomości. Pojutrze podnosimy tę dziurawą łajbę. Pojutrze Adler Horst będzie nasz. Co was tak zatkało? Na takim statku, jak go wyremontują, ma się rozumieć. I porządny gabinet lekarski, i szpital, i ambulatorium. I ja się tam przenoszę. Niech się to z wami w to inne męczy. Zdaje się, że kiedyś już to słyszałem. To parę razy. Tak wydobywaliśmy Lecha, a potem Zellinger. Szach! Kucharz ze mnie nie będzie. Jak tylko wyciągniemy tego trupa, zaraz idę na kur. Na nurka się nadajesz, co? Już ja ciebie widzę pod wodą, już ja ciebie widzę. Po pierwsze, nie znajdą za ciebie skafandra, bo nie ma dziecinnych wymiarów. Po drugie, co ty, bracie, zwojujesz pod wodą, kiedy tu w kambuzie woda ci się na kuchni przypala? Wacek pod wodą. Kupuję motor! Ty! Motor kupuję! Dobra, dobra. Jeszcze ci tej premii nie zapłacili. I najpierw długi oddaj. Mnie 500 zł. Nie bój, oddam. A na motor jeszcze i tak wystarczy. Podobno koło Sinu iścia leży pasażer. Mówią, że większy od Adler Horsta. Jak nam dobrze pójdzie, to może weźmiemy się za niego. Jak myślicie?
Antoni, śpisz? Rafał, śpisz? Myślałem. Jestem do niczego. Teraz wam będę tylko zawadzał. Kapitulujecie? Wy pewnie myślicie, że to przez tę łajbę, co przyrosła do dna. Wierzcie mi, że ja bym ją zębami wyciągnął. No to zupełnie już nic nie rozumiem. Jestem do niczego. Jak chcecie. Kuter jutro przyjdzie. Wejść? Proszę, proszę. Wejdźcie, Czeluśniak, my już kończymy. No to do jutra, Barnard. Siłą was tu zatrzymywać nie mam zamiaru. Ale zastanówcie się jeszcze. Wysiada. Wysiadaj, to jako pierwszy. Nic nie rozumiem. Mówi, ja bym to łajbę zębami wyciągnął. Nie. Nic nie rozumiem. Trzeba porozmawiać, Rafał. O czym? Mało mi obchodzi, co ty masz do powiedzenia. Wlazłeś pomiędzy nas jak świnia z kopytami. Jaka jasna cholera cię tu przyniosła? Mówiłeś po tych latach, czego ty chcesz od mnie. No? Czego ty chcesz ode mnie? Żebym cię pocałował w czoło i odszedł. Błogosławiąc wasze łóżko. Poszło wąt, kryminalisto. W twoim miejscu nie trzaskałbym tak groźnie dziobem, chłopcze! Słuchaj. Chciałem stąd odejść i jakoś po ludzku wyklarować sprawy pomiędzy nami. Ale teraz już nie odejdę. Ani stąd, ani w ogóle. Nie ścierpiałbym, gdyby Teresa dostała łachudrę takiego jak ty. No? Masz do niej takie same prawo jak ja! Zaklepałeś ją sobie, czy jak? Z tym to ty idź do piasku się bawić, chłopcze. Do piasku. Teresa, Teresa, muszę się z tobą widzieć. Chodź, Jur. Po co, Antoni? Czy przez to coś się zmieni? Zrozum, muszę się z tobą zobaczyć, zanim zapadnie klamka. Chodź, Jur. Nie rozumiem ciebie, Antoni. Mówię, że muszę się z tobą widzieć. Rozumiesz? Barnard! Musisz mi zostawić trochę czasu. Barnard! Co? Szukają was na pokładzie. Zaraz idę. Słyszysz, Teresa? Musisz mi zostawić trochę czasu. Odbiór? Będę czekał na pokładzie szalupowym. Dobra. Powiedzcie Baratowi, dobra? Dobra. Uważaj, Rafał. Ja pójdę przodem. Dobra. A, dobrze. Tu. Gdzie ta gangrena? Aha. Poszedł w górę na ładnych parę metrów, psia krew.
zostało mi trochę powietrza, czy jak? Na pewno, a ponton przy drugiej burcie musiał zatonąć. Trzeba zobaczyć na dole. Czekaj, Antoni. Ja tam pójdę. Dla Rafała. Luzu dla Rafała! No. Niech to nas wzią. Rafał! Uciekaj! SPG-20. Odbiór. Przyślijcie kuter ratowniczy. Burka przygniotła. Natychmiast kuter. Odbiór. Kogo przygniotło? Grabienia. Był z warnatem na wraku. Słyszycie mnie dobrze? Kuter ratowniczy natychmiast. Odbiór. Co się z wami dzieje? Odbiór. Słucham. Źle, zabrali go do Gdyni. Czysta robota. Lepiej nie można było tego wykombinować. O czym wy mówicie? Mnie się pytacie? Was będą pytać. Tak, to ja nie mam więcej pytań. A wy? Ja jeszcze mam jedno pytanie. Barnat mówił, że w chwili, kiedy ponton przygniótł Rafała, on trzymał przewody w ręku. Tak. Sklarowałem je, bo się zaczepiły o nawiewnik. A czy nie pociągnęliście za te przewody? Pociągnąłem. I to bardzo silnie. Inaczej niewiele by z Rafała zostało. Ja wiem. Orbach, o co wy nie posądzacie? Nie ma co owijać w bawełnę. To rachunki, co? Tylko Rafał może potwierdzić to, co wam powiedziałem. Jego pytajcie, nie mnie. Gadanie. Słucham. Jestem. Gdynia. Tak, słucham. Dziękuję bardzo. Nie odzyskał przytomności. Przed chwilą wzięli go na operację. Herbaty się napijesz? Dziękuję. Dam ci znać, jak będzie tylko jakaś wiadomość.
Czeluśnie! Co z Rafałem? Żyje, żyje! Nie jest tak źle! Barnat! Rafał potwierdził wasze zeznania. Przepraszam was. W dupie ma wasze przepraszanie. Dzień dobry, Teresa. Masz. No. Dziękuję ci. Dziwi cię, że tu jestem. Nie. Dobrze, że jesteś. Nie miałem okazji podziękować ci za tamto. Głupstwo. Nie ma o czym mówić. Chyba nie po to przyszedłeś. Nie po to. Dobrze. Chodź, porozmawiamy. Rafał. Antoni, nie ma o czym mówić. Cieszę się, że przyszedłeś. Uważaj, Rafał. Ja pójdę naprzód. Dobra, Antoni.